Cześć, mamy dzisiaj 1 grudnia, to jest ostatni miesiąc 2022 roku, i z tego właśnie powodu chciałbym powiedzieć trochę o czymś, co, o czym myślę, że powinni się rolnicy teraz w tym okresie, właśnie jeszcze na te ostatnie tygodnie tego roku zainteresować. Jak wiadomo, mam teraz przed sobą środki ochrony roślin, to są opakowania, które niedawno zakupiliśmy statom. No i właśnie dlaczego one? No to jest jeden z czynników, jeden z elementów naszej produkcji i też nakładów na tę produkcję, które właśnie generują koszty. No i zawsze chciałoby się, żeby te koszty były jak najmniejsze, żebyśmy mogli stosować dobrej jakości produkty w odpowiednich dawkach i nie musieli na tym oszczędzać, ale żeby mimo wszystko nie były to nakłady zbyt duże i żebyśmy mogli właśnie się na to decydować nie bojąc się właśnie że te wydatki są za duże a w przypadku na przykład mniejszych plonów przez warunki pogodowe będzie to po prostu nieopłacalne myślę że teraz jest właśnie ten ostatni miesiąc na to żeby po pierwsze dla osób które nie są VATowcami zakupić te środki właśnie bez tego 8% podatku VAT Ponieważ na ten moment, kiedy to nagrywam, wszystko wskazuje na to, że ten VAT na te środki ochrony roślin i również nawozy wróci. Także to jest jeden z takich głównych argumentów za tym, że te środki już po Nowym roku, czy, czy już w ogóle na przyszłą wiosnę będą droższe. Teraz co dalej? Jak widzimy, co się dzieje na rynku nawozów i tam. Kiedy jeszcze półtora roku temu, czy dwa lata temu, taka saletra amonowa kosztowała 1000, czy tam 1200, 1300 złotych za tonę, to gdy ta cena zaczęła się podnosić, kosztowała ponad 2000, no to część rolników łapała się za głowę, nie no, za, za taką cenę, to ja w życiu saletry amonowej nie kupię. Ktoś chce mnie tutaj naciągnąć. na, no, proszę bardzo, minął rok, i, i tak naprawdę cena była już. Momentami, miejscami powyżej 5000, 5, 5 czy powyżej 5 tysięcy. I teraz, kiedy niedawno ta cena dziś znowu zaczęła się lekko obniżać do 4000, to już wielu rolników jest zainteresowanych i wręcz tutaj oczywiście tak sobie trochę żartuję, chociaż no, nie, nie ma w tym nic śmiesznego. Okazało się nagle, że ta saletra staniała i, i te 4000 to jest mało właściwie. Także. No, rynek nawozów, sami wiecie, jak się kształtuje. Teraz, jeśli kogoś by to interesowało, no to w moim regionie, tak, soletra monowa kosztuje około 35 3700 Na ten moment, wiadomo, zależy od skupu, zależy kto za ile to kupił i teraz jaką marżę sobie narzuca, jaką ma konkurencję. No to jest wszystko wiadome. Także obawiam się, że ze środkami ochrony roślin, oczywiście. No nie podejrzewam, że one podróżują kilkukrotnie, ale myślę, że jeśli rolnicy decydują się na zakup dużo, dużo droższych nawozów niż jeszcze dwa lata temu, no to producenci środków ochrony roślin mogą też sobie tą marżę zwiększyć, albo nawet nie tyle zwiększyć marżę, co też oprzeć się na tym, że ich koszty również się podnoszą produkcji. Podrożał transport różnych składników tych środków ochrony roślin, transport samych środków podrożał rosną pensje dla producentów tych środków czy dla osób które później sprzedają dla magazynierów no cała otoczka wszystkich osób które się zajmują gdzieś naokoło tymi środkami roślin ma coraz wyższe koszty także myślę że właśnie ten rok ze względu na ten miesiąc teraz ze względu właśnie na ten powrót podatku VAT jest takim miesiącem dobrym, jednak na zakup tych środków, których, do których jesteśmy przekonani, których jesteśmy pewni, które stosowaliśmy i wiemy, że i tak pewnie kupimy je wiosną. Jeśli tylko ktoś może sobie pozwolić na to teraz, bo wiadomo, różna może być sytuacja: ktoś na przykład trzymał zboże od żniw i, i po prostu teraz tych środków produkcji też nie jest w stanie kupić, to wszystko trzeba zrozumieć. Ale jeśli ktoś ma możliwość, to myślę, że dobrym pomysłem jest przemyśleć sobie to i właśnie zdecydować się jeszcze na jakieś zakupy. Ja tutaj podałem ceny różnych produktów. Ja nie będę wszystkiego czytał, bo teraz je widzicie dokładnie. To są ceny za litr bądź kilogram. To są ceny uśrednione, bo wiadomo, że ta cena zależy też od wielkości opakowania, w jakim kupujemy dany oprysk, no i też oczywiście od sklepu, i tutaj również kłania się. Gdzieś tam ten element konkurencji, czy tego po prostu, jak dana firma, która tymi środkami handluje, podchodzi do swojej marży, do może różnych upustów, bonusów. Wiemy, że to przy gdzieś tam głównie kupnie większej ilości środków się zdarza, że na jakiś rabat można liczyć, także te ceny mogą się nawet dosyć mocno różnić, ale starają się tak uśrednić ceny z miejsca, gdzie ja nabywałem te środki oraz gdzie Yy, oraz gdzie to widzę, po prostu w internecie, jak ta cena się yy, plasuje obecnie. Także yy, spotkamy się, myślę, może też z tymi <ścoughs> opakowaniami i yy, po prostu porównamy te ceny, jak one się faktycznie podniosły. Mam nadzieję, że niewiele, ale obawiam się tego, że to może być kilkanaście, no może 20-30%. Mam nadzieję, że nie, ale jeśli miałoby tak być, to właśnie zachęcam do zakupu tych środków wcześniej. No, argumenty podawałem za tym, że właśnie te koszty mogą się zwiększyć, ceny tych produktów mogą się zwiększyć. Także jeśli uznajecie to za logiczne i uznajecie to za faktycznie sensowne, co, to co mówiłem, no to proszę przemyślcie to i życzę udanych zakupów jeszcze w tych cenach, jakie, jakie na ten sezon były oferowane, nie wiadomo, co będzie w przyszłości. No nic, spotkamy się na pewno gdzieś później wiosną i, i po prostu będziemy mogli sobie to porównać. Zobaczymy, czy dobrą decyzją było zakupić te środki wcześniej. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Do usłyszenia, do kolejnych odcinków. Zapraszam też do poprzednich, które wstawiałem wcześniej. I dziękuję za wszystkie pozytywne oceny. Pozdrawiam.